Siemanko, z tej strony Brutus. Dzisiaj omawiamy nożyk pod tytułem Spiderco Paramilitare 2. Tak jest, Spiderco Paramilitare 2 już się mi ubrudził. No, wyczyściłem go, ale od razu możecie, jesteście w stanie zobaczyć jeden z jego minusów. Tak właśnie zachowuje się, kiedy zetknie się z jakimkolwiek tam brudem, nieczystością. Po prostu przykleja się do niego wszystko, także no, o tym za chwilę sobie porozmawiajmy, ale na początek, jak zwykle, jakie może być przeznaczenie takiego noża? Czyli rozmiar. Głownia 9 cm, krawędź tąca 8 cm. Całość 21 cm. Tak jest. Rękojeść ma 12 cm. Waga 108 gramów. 107? Nie, 108. Czyli dzięki tym kilku podstawowym danym jesteśmy w stanie określić, do czego ten nóż może właściwie służyć. I jest to nóż, jak zwykle, jeśli chodzi o Spiderco, uniwersalny. Tak, pasuje do większości, a właściwie wszystkich rodzajów kategorii, przez EDC, kategoria wyjazdowa, ryby, grzyby, outdoor, survival. Jest to też nóż, może to być nóż kolekcjonerski. I co? Elegancki. No właściwie do każdej kategorii, jaka może mi przyjść do głowy, do każdej z tych kategorii ten nóż będzie pasował. Stal to jest stal, jedna z tych lepszych, stal super stal. Stal super stal, czyli CPM30, to znaczy S30V, czyli stal proszkowa, jedna z tych super stali, dobrze zahartowana, nie pamiętam do jakiej tam twardości, zresztą nigdy nie jest to dla mnie aż tak ważne, wiem, że to jest stal, która będzie trzymać długą ostrość i będzie oczywiście bardzo długo, jeśli wytrzyma, jeśli chodzi o rdzewienie, a raczej jego brak, na dodatek jest pokryta to jest tak zwany DLC, czyli Diamond-like coating, czyli coś w stylu diamentowej powłoki, czyli bardzo dobra powłoka, trudna. Bardzo dobra powłoka, która bardzo trudno się ściera. Widziałem, że ludzie batonowali tym nożem i ta powłoka trzymała się. Natomiast kształt jest to jakiś tam leaf shape czy drop point, czyli po prostu typowy nóż Spiderco. Nóż ma 3 mm grubości, jeśli chodzi o głownię, i schodzi się do idealnego takiego sztychu. Jak mi złapie ostrość, to Wam wszystko pokażę. O, proszę bardzo, jaki idealny sztych i idealny szlif. Wszystko widać. Nóż był troszeczkę używany, ale naprawdę niewiele. To też Wam powiem dlaczego już za chwilę. Przejdźmy tylko przez te podstawowe punkty, czyli coś takiego jak prędkość otwarcia. Nóż bardzo szybko się otwiera za pomocą kciuka, można go otworzyć bardzo szybko, lub za pomocą środkowego palca też bardzo szybko się otwiera i bardzo szybko się składa, ponieważ blokowany jest tak zwanym compression lock, oni na to mówią, czyli to jest po prostu odwrócony liner lock. Dobrym przykładem może być tutaj właśnie Ontario Red 2. Tak wygląda zwykły liner lock dla tych, którzy się nie znają. Po prostu odblokowujemy z tej strony głownie i możemy ją złożyć. Natomiast Spiderco jest na odwrót, czyli liner lock, i zamiast na dole to jest na górze. Jest tam na dodatek takie wcięcie w głownie. Dlatego jest uważany za bardzo mocny i po prostu odblokowujemy nóż i już mamy odblokowany. Otwarcie oczywiście odbywa się za pomocą tak zwanego Spidey Hole. Tak, to jest ten otwór. No, co, jedziemy dalej. Czyli mamy już omówioną blokadę i prędkość otwarcia, materiał rękojeści. No właśnie, zobaczcie. Nadal tego nie wyczyściłem, a jak zaczynaliśmy film, było czyste. Okazało się, że troszkę brudko było tutaj i już tutaj się dostało. I teraz będę z tym chodził, dopóki nie wezmę szczoteczki do zębów i tego nie wytrę, tak? Tak właśnie działa to G10 z tą taką super
No oczywiście, że super trakcją, tak? I super fakturą. O, tak to wygląda. I widzicie, jak dużo brudu on chwyta. Jeżeli macie w spodniach troszkę materiał się zaczyna proć czy coś, no to zaraz wszystko znajdziecie właśnie pod klipsem i w tym G10. Tarka idealna, która zbiera brud zewsząd. To jest taki mój minus. Przechodzimy do ergonomii. Zobaczcie, jak tutaj są wykończone krawędzie. Czyli nie są za bardzo zaokrąglone. A co chwilę wytracamy ostrość. Oczywiście nie przeszkadza to jakoś tam strasznie podczas użytkowania. No ja jego za mocno nie ciurałem, tego noża, więc nie będę tutaj oczywiście się za mocno też wypowiadał w tej kwestii, ale jest na pewno dużo lepiej niż w Manixie. Na dodatek nóż wyposażony jest w choil, czyli można go złapać bliżej i wykonać nim jakieś tam bardziej precyzyjne prace. Trwałość jest oczywiście bardzo dobra, jest to nóż, który przetrwa dużo. Można go także wykorzystywać nadmiernie, tak, nadużywać, czyli abuzować, jak to mówią Polacy, tak, bo lubimy sobie spolszczać amerykańskie słowa. Fajnie nawet wygląda, jest zaprojektowany właśnie przez obu panów, czyli obu właścicieli firmy Spyderco, czyli Sal Glaser i Eric Glaser. Ktoś fajnie powiedział, że wygląda jego ten ex libris, czy też po prostu podpis nieczytelny. Zaraz wam pokażę. O, właśnie jest. No i co wam przypomina ten jego podpis? No, no wiecie co. Czubek czego? Dobra, nieważne. No ale wygląda śmiesznie troszkę. Cały czas ostrość nam się wytraca. Bardzo się cieszę z tego powodu. Przechodzimy do tego tak zwanego koszt w stosunku do jakości. No, koszt jest duży. Ja zapłaciłem 600 zł na eBayu. Taką znalazłem okazję. W polskich sklepach cena dochodzi nawet do 900 zł za ten model, ponieważ to jest model z tym pokryciem powłoki, więc trzeba troszkę więcej zapłacić, jakieś 100 zł. No, 900 zł to za dużo, 600 zł cena idealna, powiedziałbym, za ten oczywiście nóż. Bardzo fajnie chodzi, płynnie się składa i rozkłada. Elegancko, tak? Wyposażony jest dodatkowo w otwór na lanyard, który jest bardzo, bardzo duży, ten otwór. Każda linka wam wejdzie. Nie wspominałem jak zwykle o klipsie, bo zawsze o tym zapominam. Klips jest czteropozycyjny dla prawo i leworęcznych, tip up, tip down. Nie ma problemu, można kupić sobie też klips deep carry. Jeździ w kieszeni dobrze, nie będę pokazywał, bo nie mam akurat na sobie takich spodni jak kodresy, także... No, tak się po prostu wytłumaczę. I co nam zostaje? No, zostaje nam zajebistość noża. Zajebistość noża jest taka, że jest to nóż produkowany w wielu wersjach i stylach, plus do tego nóż, który... no, właściwie można, na którym można oprzeć swoją kolekcję, ponieważ są różne rękojeści z tytanu, różne kolory G10, jadeitowe, chociaż to się tylko nazywa jade, tak? Nie wiem dokładnie co to za materiał, jakieś świecące w ciemności. Można go sobie upgrade'ować, można kupić śrubki dodatkowe, klips, tak jak wspominałem, i dużo, dużo innych akcesoriów i zrobić sobie własną paramilitarkę, tak jak się wam tylko i wyłącznie podoba. A teraz kilka słów od użytkownika, czyli ode mnie. Nóż posiadam powiedzmy 2 albo 3 miesiące, nie wiem, bo przestałem to liczyć, ostatnio rotacja się coraz zmniejsza się ilość u mnie noży, ale zwiększa się jakość noży, które wykorzystuję. Miałem nawet taki zamiar, czy też taki plan, że będę miał tylko 3 noże i to by wyglądało tak, że jest Ontario Rad 2 jako taki edet do ciurania, właśnie parka jako nóż taki tam na wyjazdy i edet do ciurania, to nie, ale taki do fajny i do tego jeszcze ZK-095 jako nóż taki już trochę lepszy, z wyższej półki. Używany tam powiedzmy raz czy dwa w tygodniu razy. Fajnie by to wyglądało, sami przyznacie, że niezły zestaw mógłby z tego być. Oj, trochę tło nam się schrzaniło. I tak już nagrywałem. No trudno, będzie tam z kawałkiem bez deski. No, ale zobaczcie jak pięknie to wygląda, bardzo ładnie.
No i do czego doszedłem? No wiadomo, ten nóż u mnie zostanie, chociaż już go nawet troszkę używałem, zresztą to widać, nie? Ten też nóż u mnie zostanie, ponieważ jest to nóż, który bardzo polubiłem, natomiast tego noża nie jestem w stanie zaakceptować, bo podoba mi się, lubię się nim bawić, lubię go otwierać i zamykać. I na tym właściwie jego fajność, przynajmniej w moim mniemaniu, się kończy. Kiedy ludzie mówili, on ma delikatny czubek, będziesz się bał go używać, ja się śmiałem z ludzi, a tam przecież to jest taka stal i tak dalej. Nie dalej jak wczoraj rozpakowywaliśmy jakąś paczkę, coś tam córka dostała, jakąś zabawkę. Bałem się go dać żonie, tak, bałem się go dać żonie, bo się bałem, że go uszkodzi. I to był właśnie ten punkt kulminacyjny, punkt zwrotny, kiedy pomyślałem sobie, że rzeczywiście, no nie będę używał tego noża, bo się boję go używać, bo wydaje mi się, że jest to nóż zbyt delikatny właśnie ze względu na to, że tak bardzo cienki ma ten sztych, że tak bardzo schodzi się do tego sztychu. A najczęściej właśnie tego używamy do otwierania paczek, tak? Tą częścią się nie otwiera paczki, tylko tą. I no i to był właśnie ten moment, kiedy stwierdziłem, że chyba muszę się pozbyć tego noża. Zmieniłem trochę kadr, żeby było ładniej. No i dodatkowo to G10. No, nie podoba mi się, że tak bardzo chwyta brud, tak? Dlatego ze Spiderką to wolę właśnie Techno, bo jest gładkie. Jak widać, jest to nóż dużo mniejszy, ale nie aż tak dużo, jeśli chodzi o głownię. Waży mniej więcej tyle samo i niektórzy twierdzą, że można by było go przeciwstawić właśnie parce i ja też tak uważam, że do tych zadań dnia codziennego to tak, bo gdzieś tam na wyjazdy czy gdzieś to oczywiście, że nie, no ten nóż na wyjazdy się nie nadaje w przeciwieństwie do tego. No ale delikatność tutaj w tej części noża, no troszkę mnie jednak przeraża. Może jeszcze Wam pokażę w porównaniu do innych noży. Ten nóż mógłby być też taką dosyć dobrą konkurencją ze względu na stan. Tak, jest to Spyderco Stretch 2. Co jeszcze Wam wrzucę? Tego rata to widzieliście. O, może po prostu wicka. To jest wicek 91 mm. Także tak wygląda to w porównaniu do takiego zwykłego Victorinoxa. I jeszcze może mój ten jeden z takich najdroższych noży, tak jest. Spyderco Sadert. Tak wyglądają razem. Jeszcze kilka słów a propos właśnie noży Spyderco. Tak jest. Bo zapomniałem tego powiedzieć przy kilku innych recenzjach. Mam w tej chwili 4 noże Spyderco. Prawdopodobnie zostanie u mnie tylko ten. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę piszcie do mnie, kiedy zobaczycie ten film. Wtedy może się jakoś dogadamy, jeśli jeszcze będą u mnie. Ale chciałem tylko powiedzieć jeszcze jedną rzecz a propos noży Spyderco, ponieważ nie wiem, kiedy będę robił następną recenzję. A mianowicie chodzi o coś takiego jak sam rodzaj noża, tak? Jak widzicie, Spyderco wszystkie wyposażone są w otwory. Wszystkie. I wszystkie wyposażone są w clips. I dobrze powiedział mój kolega, który oczywiście nie zna się za bardzo na nożach. Mówi do mnie tak: a, ale no wymyślali, dziurę zrobili w nożu, klips przykręcili i już. Ja myślę sobie, tak kolego, dobrze mówisz, tylko że to właśnie oni to wymyślili, bo to dzięki nim noże mają teraz klipsy, bo to Sal Glaser wymyślił. Natomiast ten otwór miał być właśnie takim ich punktem charakterystycznym, który odróżnia noże Spyderco od innych noży i jest na dodatek otworem funkcyjnym, posłuży tak samo jak te kołki w nożach, które były do tej pory. Chciał je zastąpić czymś innym, nowatorskim i udało mu się. I na tym też polega zajebistość noży Spyderco. Także o tym nie zapominajcie. Jeżeli ktoś twierdzi, że a, ale się nawysilali, to nie nawysilali się, tylko oni po prostu to wymyślili. I tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Oczywiście lajkujcie, bo to mi pomaga i zachęca do dalszej pracy. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!